To się nagrywa. Co się dzieje? Halo? 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 Policja? Halo? Kot mi po aucie łaził. Kot ci po aucie łaził? Tak, znaczy ślady widziałem na szybie. Raz. Dobra, ty mi lepiej powiedz, gdzie ja mam iść, a nie. Pomóż. Tak, do piwnicy. Do piwnicy? Tam kotki pewnie będziesz mieć. Mhm. I need help. Wróciła, to nieważne. Jakie to jest leśne leczo? Co? Nie wiem, tak Zipek powiedział. Nie wiem, czym jest leśne leczo. Tastes like chicken. Co? Że niby co tastes like chicken? Czemu w ogóle zawsze jest tak, że jak ktoś próbuje jakiejś nowej rzeczy, właśnie na przykład nowego mięska albo coś, albo jakiegoś dania, to zawsze się mówi, smakuje jak kurczak, nie? Że na przykład spróbuje kaczki, smakuje jak kurczak, nie? Podobna do kurczaka. Zawsze się tak mówi. Jezu, no. Ale popsułem, o kurde. On popsuł. Jeszcze nie przegram przez to. Alpy! I don't know where to go. O nie. No ale to nie ma znaczenia. Przecież czy ty się włączysz, czy ty się nie włączysz. Dobra, pod tabem może coś będzie, nie wiem. No. O czym to my? To? Nie, to nie to. Tabliczka dom sądu. Biedna dziewczyna. Omiń widmo ściany. Ty, jest nawet napisane, nie? Bieżący cel, omiń widmo ściany. Boże, jak? Na około. Mhm. O. Chyba nie to, ale nieważne. No nie no, chłopaki, bo ja zaraz dostanę jakiegoś pierdolca. Weź ktoś coś sprawdź na necie czy coś i przejdźmy to dalej, bo kurde, tak pierdzielenie się w jedną i w drugą to nie ma sensu. Nie, tędy nie przejdę, fuck. Tu gdzieś była jeszcze... Co było? Jakaś pralnia taka była, nie? Może coś w tej pralni? Jezu, jak dobrze, że ja jednak zabiłam tych ziomków, tych... te duchy... Tam. Gdzie ten kot też się... No... Uciekł po prostu, ten kitku. Próbuj pomacać wszystkie ściany. No kurde, próbuję, no. Macu, macu. Macu, macu. Macu. No, to nie przejdę. Macu, macu, macu. Wszystkie się białe robią. Czyli nie przejdę przez nie. Tu nie. Ten kruk jest tylko do tych... Do tych... jak one się nazywają? Do demonów, nie? No i zrobiłam kółko tutaj na dole.
No ja jestem pewna, że tu nie chodzi o ten dół, nie? Że to trzeba iść tam do góry, ale kurwica, jak się tam przedostać dalej, to nie wiem. Nie wiem, czy coś się tutaj nie zepsuło przypadkiem. W ogóle dziewczyna, co miała mieć elektrowstrząsy przez 15 minut, a już 15 minut to krążę tylko tutaj. Coś mi się wydaje, że chyba jej nie pomogę. Że pomoc dla powodzian? No. Nie będzie pomocy dla powodzian. Ja wiem! O nie! Ale... nie! O kurwa! Dobra, ja wychodzę, nie? O Boziuchnu! Zapomniałam, że w ogóle jest taka opcja. Nie mogę. Nie. Ty. Cześć. Ja jestem w tym samym miejscu? Cześć. Ty jednak nie, przyszłam jakby na drugą... Co? Dobra, nieważne. Tak, jestem chodzącą Pepegą. No nie, no i przecież o co ci chodzi? Co ja mam ci zrobić, no? Otwieramy. No, otwórz to. Nie, no bo... Ja totalnie zapomniałam, że jest taka opcja, że można się ten... Dyby. Ciekawe, co to są dyby. Kompletnie zapomniałam o tym, że jest taka opcja, żeby sobie ten... Idziesz? Idziesz. Że się można tepekować. Za długo w to nie grałam, no. Dlatego... tłumaczę się, kuźwa. Tłumacz. Pewnie ci, którzy oglądają, mówią: kurwa, no po prostu przetepekuj się i ty. No. Ale może nie świeci jej tak w papę. Content. No nie świeci jej w oczy latarką, no ty... What the fuck? No właśnie. Dzwon narysowała. Nie. O kurwa, no właśnie. A co w ogóle też mnie widzi? Czemu wszyscy tutaj są? No. Wszyscy to są medium. See if anything here can tell me what the hell is going on with this girl. O, ja pierdzielę, ale akcja. Dowiedz się, co Iris wie o dzwonniku. No właśnie, bo tutaj jest parę dziwnych rzeczy na pewno. Strapienie.
Tymi rysunkami Iris ujawnia swoje wewnętrzne demony. Skąd ty wiesz takie rzeczy? Tu jest ta jej siostra, tak? Co Iris próbuje przekazać za pomocą tego rysunku? Powiązanie, dwie dziewczyny. No, próbowała pomóc siostrze, jak dzwonnik ją złapał. Iris ma siostrę bliźniaczkę. O, czekaj, bo ja mogę przejść do celi obok, a nie chcę. Analizuj szczegóły. Co Iris próbuje przekazać za pomocą tego rysunku? Kurwa, nie wiem. Gigana może? Zmęczona? Ty, a co jeśli ofiarą dzwonnika powinna być Iris, a ona jest bliźniaczką? Sofia umarła, pomimo że nie miała być tą ofiarą. Przecież nadawca Iris złapał ją. These things for like art therapy or something? No, blue eyes, cold as death. Who had blue eyes? And death? Mm. What does that mean? Blue eyes, wolf eyes. Aha, to on, dzwonnik ma niebieskie oczy przecież. Niepokój u Iris wywołał ktoś o błękitnych oczach. No, było mówione, że dzwonnik ma niebieskie oczy. Przewrócony. Iris chyba jest bardzo wstrząśnięta. No jakbym widziała duchy, to też bym była wstrząśnięta. Arteterapia. Dlaczego lekarze pozwolili jej mieć kredki? Czy to częściej terapii? No i jest dzwon. Jeden wielki, kurwa, dzwon. Dzwonki wieczne. Powieszona, spalona na stosie, ścięta. Kapelusz. Dzwon, po prostu dzwon. I spalone na stosie, bo ogień wszędzie. Ciepło przynajmniej było. To nawiązanie do morderstwa dzwonnika, gdy spalił kogoś na stosie. Zakończ śledztwo. Ty, one obie, patrz, obie są związane. Czy to nie Sofia? Dusza artysty jej wleciała i tyle. No to nie może jej zostawić, bo jak pójdzie po tamtą, to ona ucieknie. O ja, ale jazda. O nie. Widziała to. His life, but paid with her own. Bell killer's going after young girls. Well, what was it? What'd you see? No, dobre pytanie. Nic, tak naprawdę. Her sister freed her when they were about to be scorched, but she couldn't return the favor. Leave us alone! Jezu, przestań wrzeszeć, babo. Iris, are you okay? No, o kurwa! Czy no? Rose. She has flames. She was possessed. I told you to stay back.
O, kurwencja. Orderlies. Crap, I'm so dead. All right, Iris could be the answer to everything. Help her, help her. Come on, she's coming with us. No, you're not taking her. Look, you want the orderlies to shock her? She stays here. You want her to be safe outside? She comes with us. It's up to you. Ale jazda. Ty no, opętana przez własną siostrę. Czajcie to? Nie no. Za nich sutę obie dziewczyny, a Iris uciekła, jej siostra zginęła w płomieniach. Ale jazda. Dobra, moment, bo najpierw znajdźki. Poczekacie sobie dziewczyny, nie? Ja idę się przejść po znajdźki. O, okej. Ty, jeden typek, co to? A, że mogę mu odwrócić jego uwagę. Okej. Dawaj, dawaj, dawaj. Otwieram. Nie ma tu żadnej kamery? Nie ma. Dawajcie, dziewczyny. Jazda, jazda. Szybko. Idą? Idą. Miasteczko. Czy ja chcę iść? A jakbym tak została jeszcze na sekundkę. Jeszcze bym się przeszła. Ile tam nam? 3 skafandrów chyba brakowało. Kurde, to i tak dość dużo, nie? O, jest tutaj jeden. Ukończone! Dobra, możemy zobaczyć historię o skafandrze. Odtwarzaj media. Working as a state inspector for the Department of Mental Health. During that time, I've been to a lot of institutions, and I have seen a lot of horrible things. Yeah. But nothing even comes close to the evil events that I witnessed at Fairhaven Sanitarium, the place they now call Lux Aeterna. Mm-hmm. I first arrived in 1926 to investigate claims of overcrowding and neglect. FedEx. However, Fairhaven's reputation was tainted long before that. In 1911, Fairhaven opened its doors for the first time. Nie, to sugeruje. A notoriously violent criminal by the name of Jack Yates was the hospital's first patient. He was to be the shining example of the hospital's ability to cure the mentally deranged. No, i co zrobił? When the superintendent's family was visiting, obudził się i zabił jego żonę. Yates broke free from his restraints, and he killed. A to nie horrorek. To kryminał, po prostu. Since then, no one knows what happened to Yates. Tyle lat nic nie wiem, co się stało z Yatesem, dyrektorem, aż do chwili mojej wizyty. Super. Until now. Superintendent Wallace Halstead greeted me at the door. He seemed as empty and unkempt as the patients he lorded over. Okay. And as I conducted my evaluation, I couldn't help but notice how nervous he got when I passed by a small broom closet. Oh, yeah. And naturally, I felt it necessary to find out why. When I opened the door, I was hit by the overpowering smell of human excrement. As the light flickered on overhead, I was horrified at what I saw. Zasuszony? A withering man lay shackled to the floor. Ale żył jeszcze? In a pile of his own filth. Years of sunless existence had turned his skin, hair, and eyes milky white. Byłem idealnym nauczycielem. He'd been chained there for so long that his skin had grown over the shackles. Skóra obrosła kajdany. O jakie rodziele. That the husk of a man was Jack Yates. The police arrived and Dr. Halstead was carted off. Doctors moved Yates from the small room for the first time. 15 lat w chowku.
The floor beneath him was permanently stained with the shape of his silhouette. They tried to remove the shackles from under his skin, but the shock of it all was too much for him. He died the next day. I watched as they walled up his tiny prison, trying to pretend that it never happened. I honestly hope he's in a better place. Although the staff still claims to hear his agonizing wails coming from inside the walls. Ale to było fucking creepy, naprawdę. O Jezu. W sumie jak jechałyśmy do tej Danii, to jedna dziewczyna opowiadała o jakiejś babeczce, że film oglądała. I w tym filmie dokumentalnym było, że babeczka tam ważyła ponad 300 kilo i ona w ogóle się nie ruszała z kanapy, że po prostu żyła na tej kanapie, spała i nie ruszała się z niej, bo po prostu nie była w stanie. I że po paru miesiącach jej skóra po prostu przyrosła do tej kanapy i musieli ją dźwigiem wyciągać razem z kanapą i podczas operacji, jak próbowali kanapę od jej skóry odrywać, umarła, bo po prostu też taki szok i wszystko, co się działo wokół, nie wytrzymało, jej ciało tego nie wytrzymało, nie? To tutaj sytuacja oczywiście bardziej okropna, ale podobna. O co chodzi, bo wróciłem pod koniec tego? Po prostu historia była o gościu, który został w psychiatryku do kajdan przykuty i przez 15 lat był przetrzymywany w schowku na szczotki i w tym schowku żył, srał pod siebie i przyrósł do kajdan przez to. Masakra jakaś. Ja pierdziemy. Dobra, spadamy stąd. Nie chcę już więcej słyszeć o... Wtórą się. Jezusiu. Halo, wyjście. Gdzie było wyjście? Było blisko. Idę za daleko, nie? Jasne, że idę za daleko. Gdzieś tutaj, nie? Tak, tu jest wyjście. Idziemy. Dziewczyny, idziemy stąd. Poczekaj chwilkę, bo filmik jest. Why my worst nightmares keep getting way worse? Okay, let's figure this out. Thought I would never see this again. Hi. Czego? So what do you know about this contract? Nothing. Come on. It doesn't make sense. So he just asked you if you knew about a contract? He didn't ask. He wanted us to admit to it. Admit to having a contract with demons. Demons? Mm-hmm. We did nothing to him. He had no reason to go after us the way he did. Głupia sprawa. The way he did. No właśnie. He drowns one girl and burns another. And where have I seen that stake before? No w Salem. Przecież tam palą baby, nie? Gdzie ja widziałem ten stos? Formularz zaginięcia? Nie był w formularzu. O, tu jest. Zaproszenie na galę. Co to jest? Look. Get Iris to the church. Make sure that she's safe. I'll catch up with you later. Go. Okay. Come on, Iris. Kurde, ale to też przerąbane być takim duchem i być ciągle podpalonym, bo się spaliło na stosie. Co mówiłeś na księg wcześniej? Tak, coś mówiłem. O, no spoko. Ja się cieszę, że pamiętam. O, kolejny filmik. Ile duchów tutaj jest po drodze, no kuźwa.
Ty, a czemu ty sam chodzisz? No, już nie kliknęłam. O co ci chodzi? Nex zdecydowanie za cicho mówi. No, jak możesz tak cicho mówić, Nexik? Tak. Potwierdzam. Znak narysowany kredą. Policja próbuje ustalić powiązania ze znakiem mordercy. Szuka ludzi o nazwisku Bell, dosłownych nawiązań do dzwonów, aczkolwiek... Czegokolwiek, co można odnieść do dzwonu. Kurde, już nawet czytać nie potrafię. Masakra jakaś. Tu coś jest? Objęcie świadka opieką psychologa. Świadek natychmiast został objęty opieką psychologa po tym, jak znalazł spalone zwłoki. To nie jest mowa o Iris właśnie? A co do śmierci i tego, jak wyglądają duchy, to się ostatnio zastanawiałam, czy Sofia nie powinna też wyglądać inaczej, bo Sofia została utopiona. Tylko, że duchy pokazują się w taki sposób w momencie, w którym umarły, nie? Czyli na przykład w momencie, w którym umarła ta dziewczyna na stosie, no to w takim momencie jest duchem, nie? Czyli taka w połowie spalona. A Sofia duchem jest takim, jakby już była ze dwa dni w wodzie, nie? Że jej ciało już takie jest pomarszczone, takie widać wpływ wody na tym ciele. Tylko, że ona przecież umarła po paru minutach od wpadnięcia do wody, a nie po paru dniach, nie? Także... No. Muzeum Historii Salem. Idziemy. Nie ma to jak prowadzić śledztwo, będąc duchem. All these murders have whipped this town into a frenzy. Now it all leads here to a gala celebrating a time when Salem found itself swept up in another whirlwind of hysteria. Nie? Detektyw raz, detektyw zawsze. I guess. I co? Będą tutaj na pokazie wiedźmy sprzed iluś tam set lat. W sumie nie wiem, kiedy było to takie Salem, gdzie się jeszcze paliło wiedźmy. To było na przykład 100 lat temu czy 300 lat temu?